Witam Was w kolejnym, trochę krótszym niż zwykle, odcinku serii Kim Był, która niedawno obchodziła swoje 5. urodziny. Dzisiaj opowiem Wam o dynastii rzekomo rządzącej terenami Polski przed Piastami, a szczególnie o jej ostatnim przedstawicielu, o którym raczej mogliście słyszeć na lekcji polskiego niż historii. Jego niegodziwość jest legendarna, a śmierć, jeśli brana dosłownie, fantastyczna, a jeśli symbolicznie, fundamentalna dla polskiego ducha. Oto Popiel II. Początkowo miałem zamiar zrobić film o tytule Kim byli Popielidzi, lecz szybko zorientowałem się, że o rodzinie Popiela mówi tylko jedno pierwotne źródło, potem powielane przez późniejsze teksty. Zwykle nie stanowiłoby to problemu, lecz jak zaraz sami usłyszycie, historie te są tak nieprawdopodobne, że nie mógłbym z czystym sumieniem czynić ich głównym tematem odcinka. Dlatego uczynię z nich temat poboczny, bo mimo wszystko przedstawiają pewną wartość, wypełniając lukę w dziejach Polski. Pierwszą osobą, która wspomniała o postaci Popiela, był Gal Anonim w XII wieku, a drugą Wincenty Kadłubek, który dodał właśnie opis również jego przodków. Opis ten został kilkaset lat potem lekko zmodyfikowany przez Jana Długosza, próbującego uwiarygodnić co bardziej niewiarygodne fragmenty. Będę głównie bazował na tych autorach, faworyzując teksty bliższe czasowo opisywanym wydarzeniom. Najłatwiej będzie zacząć od samego początku, czyli wyłonienia się Popielidów z mgły historii. Przenieśmy się więc do VIII wieku, na tereny naszego pięknego kraju. Polskie ziemie zamieszkiwane wówczas były przez liczne słowiańskie plemiona, jedne większe, drugie mniejsze. Nie koegzystowały one jednak w pokoju. Często silniejsze plemię narzucało swoją wolę słabszemu, lecz równie często zmieniało się to, które plemię było tym silniejszym. Zdziwić Was może, że Polanie, których uważa się za twórców państwa polskiego, nie zawsze byli na szczycie. W czasach, o których mówimy, na szczycie byli Goplanie, którym Polanie podlegali i Goplaninem właśnie był pierwszy Popielida. Na imię miał Lestek lub Leszek, co od staropolskiego rzeczownika leść, czyli chytrość, oznacza chytrus. Na imię to zasłużył sposobem, w jaki doszedł do władzy. Gdy poprzedni wódz, notabene także Leszek, zmarł bezpotomnie, wiedz wymyślił genialną metodę wyboru jego następcy. Zorganizował wyścig konny, którego zwycięzca zasiądzie na tronie. Brać w nim udział mogły nawet osoby z najniższej warstwy społecznej, w tym właśnie nasz Leszek. Mężczyzna początkowo nie planował startować, lecz gdy dzień przed wyścigiem poszedł z kolegą na wyznaczony tor, żeby dla jaj przebiec go pieszo i zobaczyć, który z nich bardziej nadawałby się na króla, dokonał odkrycia. Całe pole pokryte było gwoździami, oprócz jednej wąskiej ścieżki. Ktoś chciał zapewnić sobie nieczystą wygraną. Mężczyźni, wyczuwając okazję, rozsypali gwoździe także i na tej ścieżce, a nazajutrz ustawili się na linii startu na wierzchowcach, pewni zwycięstwa. Kolega Leszka postanowił podbić kopyta konia żelazem, żeby nie pokłuły go gwoździe. Leszek zaś postawił na co innego. Wyścig ruszył i Leszek pojechał w bok. Wyobraźcie sobie śmiech widowni. Do mety pierwszy dojechał oczywiście kolega, lecz ludzie po pozostałych zawodnikach zauważyli, że zastosowany został gwoździowy podstęp, a jako że kolega jako jedyny się na niego przygotował, to on musiał być jego sprawcą, za co został skazany na śmierć przez tortury. Kiedyś się nie cackali. Leszek, jadąc okrężną drogą, dotarł na metę jako drugi. I jako że jego zachowanie nie zostało uznane za podejrzane, normalnym przecież jest, że na wyścigu wybiera się najdłuższą możliwą trasę, to jego ogłoszono wodzem, Leszkiem II. Chytrus podobno był szczodrym władcą, który lubił się bić. Wyzywając na pojedynki innych wodzów, miał poszerzać zasięg swoich wpływów, przejmując majątki i, jak to ujął Kadłubek, królestwa pokonanych oponentów. Może właśnie w taki sposób Polanie znaleźli się pod butem Goplan. Następcą Leszka II był Leszek III, jego syn, i to przy nim historia Popielidów zaczyna się trochę pruć na szwach. Miał on podbić Partów wraz z całym Iranem oraz wielokrotnie pokonać Juliusza Cezara i zabić Krasusa. Sama już chronologia krzyczy nam tu z bólu, gdyż wszyscy ci wrogowie żyli wiele wieków przed Leszkiem. Nasz Chytrus III za żonę pojął rzekomo siostrę Cezara, oddaną mu przez Rzymianina w uznaniu dla jego osiągnięć. I z tą żoną Leszek miał syna, który przejął po nim tron.
Na imię mu było Popiel i był on ojcem tytułowego Popiela II. Zgadza się, według kadłubka nasz stary poczciwy Pompiliusz, tak go nazywa, był spokrewniony z Cezarem. Oprócz Popiela Leszek miał z innymi żonami jeszcze 20 synów, którym w testamencie porozdawał pomniejsze stanowiska w swoich ziemiach. Siostrzeńca Juliusza natomiast ustanowił naczelnym wodzem Popielem I. Jeżeli chcemy postać Leszka III uznać za chociażby trochę historyczną, to możemy wytłumaczyć sobie, że za Partów kronikarz uznał stepowe ludy aryjskie ze wschodu, a za Rzymian Germanów z zachodu, lub że te opowieści były po prostu propagandą sukcesu władcy. Rządy Popiela I były znacznie mniej fantastyczne niż jego ojca. Dobrze dogadywał się on ze swoimi braćmi i wszyscy władali sobie w spokoju. Dlatego kiedy przyszła pora na sukcesję, przebiegła ona bez zakłóceń. Po śmierci wodza jego miejsce zajął jego syn, od tej pory nazywany Popielem II. Wreszcie doszliśmy do osoby, o której miał być odcinek. Początkowo rządy Popiela II przypominały rządy Popiela I. Wódz dogadywał się z 20 braćmi ojca, wciąż pełniącymi swoje uprzednie funkcje. Wszystko zaczęło się jednak psuć, gdy pojawiła się pewna kobieta. Jak to zwykle zresztą bywa. Goplanin ożenił się i dał się swojej żonie owinąć wokół palca. Zaczął więcej czasu spędzać z dworskimi kobietami niż z mężczyznami, przez co do kobiet powoli się upodabniał. Stronił od walki, a wręcz tchórzowsko od niej uciekał. Skupiał się także głównie na dogadzaniu sobie ulotnymi przyjemnościami, zamiast hartować swój charakter i planować na przyszłość. Jego powiedzeniem oraz mottem życiowym zostało, cytuję, maśćmy się najlepszymi olejkami, raczmy się winem, rwijmy kwiat, aby nie uwiądł. Ciągłe to przebywanie z żoną poskutkowało wreszcie narodzinami jego dwóch synów. Zostaną oni ważnymi dla naszej historii postaciami dopiero przy swoich postrzyżynach, czyli kiedy skończą 7 lat. Więc w czasie, kiedy najnowsza generacja Popielidów wzrasta, pozwólcie, że opowiem wam trochę o miejscu, w którym się to dzieje. Goplanie według niektórych estymacji kontrolowali aż 400 grodów, lecz swoje rdzenne ziemie wraz ze stolicą w Kruszwicy mieli wokół jeziora Gopło. Zarówno plemię, jak i zbiornik wodny swoją nazwę biorą od staropolskiego słowa gopła, oznaczającego mokradła. Gdy więc minęło 7 lat na grzęzawiskach, przyszła pora na postrzyżyny. Jest to polski zwyczaj, zgodnie z którym w dniu 7 urodzin chłopca strzyże mu się pierwszy raz włosy i nadaje imię. Wcześniej chyba po prostu wołali na nich E! Przy tej ceremonii syn przechodzi też spod opieki matki, pod którą się do tej pory znajdował, pod opiekę ojca. W przypadku dzieci Popiela jednak nie stanowiło to dużej różnicy. Z okazji postrzyżyn zwykło się także nieźle imprezować. Popiel zwołał więc wszystkich swoich dostojnych znajomych do Kruszwicy i zaczął balować. Nie wiem, czy różniło się to bardzo od jego zwykłego dnia. Traf chciał, iż akurat w czasie imprezy do stolicy Goplan przypałętało się dwóch chrześcijańskich pielgrzymów. Niektórzy twierdzą, iż byli to Cyryl i Metody, ale może to być tylko ludzka tendencja do wypełniania nieznanego znanym. Popiel nie wpuścił ich do swego domu, a nawet kazał ich wygnać z Kruszwicy. Takie ubrudzone drogą dziady, w jego mniemaniu, psułyby tylko atmosferę. Pielgrzymi poszli więc w innym kierunku szukać schronienia i znaleźli dom Piasta z plemienia Polan. Tak, tego Piasta od Piastów. Tak się składało, że tego dnia postrzyżyny miał mieć też jego syn, więc i on wyprawiał imprezę. Ubogi mężczyzna przyjął podróżnych życzliwie i ugościł tym, co miał. Obecność obcokrajowców zainteresowała miejscowych, więc do piastowskiego domu zaczęło ściągać coraz więcej osób. Impreza ta, która trwała pewnie kilka dni, tak się rozkręciła, że niedługo przybył na nią sam Popiel, zaproszony zapewne w imię zwyczaju. Wódz przemógł jakoś w sobie odrazę do prostych ludzi, bo przecież nie mógł przepuścić takiej okazji na rozpustę. Postrzygiwanemu chłopcu nadano imię Siemowit i został on pobłogosławiony przez pielgrzymów. Jako centralna postać takiego wydarzenia, o którym usłyszeli zapewne wszyscy z plemienia, przynajmniej Goplan i Polan, młody syn Piasta stał się popularny, a wraz z wiekiem ta sława tylko rosła, gdyż Siemowit cechował się przymiotami przeciwnymi do tych Popiela. Niedługo w pospolitym mniemaniu zaczął być postrzegany jako de facto przywódca Polan.
Sytuacja ta nie była wymarzonym położeniem dla Popiela. Tracił on uznanie na rzecz Młokosa, lecz goplańska duma nie pozwalała mu uznać jakiegoś tam Polanina za zagrożenie i źródło utraty swoich wpływów. Przeniósł on więc swoje obawy na stryjów, w czym niemałą, można by nawet powiedzieć wiodącą rolę, odegrała jego żona. Kobieta nieustannie sączyła mu jad do ucha, grając na jego braku pewności siebie. Mówiła, że stryjowie nie szanują go, ani jego władzy, widząc go wciąż jedynie jako dziecko swojego brata, a nie wodza. Malowała mu obraz państwa, w którym każdy robi co chce, a Popiel jest tylko figurą bez realnej sprawczości. Motywem żony mogła być chęć zapewnienia niekwestionowanej sukcesji jej synom. Może obawiała się, że gdy Popiel umrze, to potomek któregoś z jego stryjów wstąpi na tron, co szczerze mówiąc było realistyczną obawą, patrząc na fakt, że mało komu podobały się rządy Popiela. Niechęć do ojca często przechodzi na jego dzieci. Niegodziwe małżeństwo uknuło więc plan pozbycia się potencjalnego zagrożenia. Popiel zaczął zgrywać śmiertelnie chorego i kazał wezwać do siebie swoich krewnych. Stryjowie, zapewne głównie przez szacunek do zmarłego brata, zjawili się w kruszwicy. Wtedy rozpoczął się teatrzyk. Przy wtórze przejmującego płaczu żony, Popiel poinformował braci ojca, że niedługo umrze, lecz zanim to nastąpi, chciałby jeden ostatni raz się zabawić. Postanowił więc zorganizować własny pogrzeb wraz ze Stypą jeszcze za życia. Jako że umierającemu się nie odmawia, stryjowie przystali na ten pomysł. Poza tym zawsze jest to jakaś okazja do najedzenia się i napicia kosztem gospodarza. Popiel wydał ucztę, w której uczestniczył ze swojego łoża. Podczas biesiady tej, kiedy został już sam na sam z krewnymi, wzniósł toast, który miał być rzekomo ostatnim toastem w jego życiu. Użył do tego kielicha napełnionego ciekawą substancją. Była to trucizna, która miała postać ciężkiego gazu unoszącego się w naczyniu. Gdy jednak dmuchnęło się w nią, przyjmowała postać cieczy i osiadała na dnie czary, przez co dla obserwatorów wyglądało to tak, jakby w kielichu ubyło płynu. Teoretycznie coś takiego jest możliwe, lecz dmuchający musiał mieć naprawdę chłodny oddech, aby skroplić gaz. Popiel podniósł naczynie do ust i udając, że z niego pije, dmuchnął weń. Potem podał kielich stryjom, aby i oni się napili. Mężczyźni dali się nabrać, niedługo potem ich martwe ciała zdobiły posadzki popielickiego domu. Wódz kazał wyrzucić zwłoki za granicę grodu, lecz zakazał ich grzebania. Mieli leżeć tam i rozkładać się, jako przestroga dla kogokolwiek czyhającego na jego władzę, a w szczególności zapewne dla Siemowita i Polan. Powiedzmy, że ten ruch miał wręcz przeciwne skutki. Morderstwo to było kroplą, która przelała czarę goryczy. Ludzie mieli dosyć gnuśnych rządów Popiela i, nie oszukujmy się, jego żony. Zebrał się wiec Polan, którzy zdecydowali się wyrwać spod buta Goplan i zdetronizować ich wodza na rzecz syna Piasta Siemowita. Sami Goplanie, których kwiat w postaci 20 synów Leszka III właśnie został ścięty, przychylnie spoglądali na ten zamach stanu. Woleli już mieć nad sobą nawet Polanina niż Popiela. Nieliczni lojaliści Popielidów wraz z samym Popielem, jego żoną oraz synami uciekli przed powstańcami na wyspę na jeziorze Gopło. Tam zabarykadowali się w drewnianej wieży. Polanie uzyskali co chcieli. Odebrali władzę Goplanom, więc zostawili Popiela w spokoju, nie uważając go już za żadne zagrożenie. Kto chciałby przywrócić go na tron? Siemowit stolicę państwa przeniósł z goplańskiej Kruszwicy do polańskiego Gniezna, które z polską stolicą zostanie aż do rządów Kazimierza Odnowiciela. Nie wszyscy byli jednak tak wyrozumiali jak Piastowie. Nie wszyscy zapomnieli o zbrodniach Popiela jak oni. Podanie głosi, że niepogrzebane ciała stryjów przyciągnęły plagę myszy, które ogryzłszy braci Popiela pierwszego do kości, posmakowały w ludzkim mięsie. Szukając kolejnego posiłku, gryzonie zawędrowały na pobliską wyspę na jeziorze Gopło, gdzie w drewnianej wieży, podani jak na tacy, byli ostatni Popielidzi. Tak kończy się historia Popiela II, którego zjadły myszy. Czy był to naturalny fenomen, czy nadprzyrodzona zemsta stryjów z zagrobu? A może powinniśmy na to spojrzeć symbolicznie? Może myszy to rebelianci,
którzy obalili tyrana, tym samym kładąc fundamenty pod polską tradycję powstańczą. Interpretację tej historii pozostawię wam. Lecz niezależnie od niej, morałem tej historii jest, że nie wystarczy coś osiągnąć lub dostać. Trzeba potem cały czas się starać, aby to utrzymać. Teraz już widzicie, że imię Popiela było wieszcze. Nie znaczyło jedynie, że jego nosiciel ma popielate włosy, lecz również, że dziedzictwo jego rodu obróci się w popiół. Dziękuję wam za wysłuchanie mnie i mam nadzieję, że was zainteresowałem tą trochę bardziej legendarną niż zwykle historią. Zachęcam was do odwiedzania linków z opisu. Pod każdym z nich znajdziecie coś ciekawego oraz obejrzenia poprzedniego odcinka o jedynym w historii dobrym władcy. Pamiętajcie także, że lepiej jest być nienormalnym. Do przyszłego zobaczenia!